Jaki zawód wybrać, by w przyszłości mieć pracę i realizować zawodowe marzenia? Na takie pytanie muszą odpowiedzieć młodzi ludzie stojący na starcie w dorosłość. To problem nie tylko polskich nastolatków, ich rówieśnicy z Europy mają ten sam dylemat. Eksperci podpowiadają: naucz się zawodu. Na przykład dzięki trwającemu w całej Europie tygodniowi umiejętności zawodowych. Na Podkarpaciu do akcji włączył się m.in. zespół szkół technicznych w Mielcu. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to akcja zorganizowana już po raz drugi z inicjatywy Komisji Europejskiej. W zamyśle ma promować kształcenie zawodowe i podnosić jego poziom. Jedną z podkarpackich placówek, które włączyły się do projektu, jest Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, który zaproponował uczniom trzecich klas gimnazjum z całego powiatu, by w sposób praktyczny odkrywali swój talent. Naszym celem było rozbudzenie w młodzieży gimnazjalnej zainteresowań technicznych, zainteresowań zawodowych. Liczymy również na to, że część z tej młodzieży przyjdzie do nas kształcić się. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu to największa tego typu placówka w powiecie. W Technikum Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Branżowej pierwszego stopnia kształci się blisko 1500 uczniów, m.in. w zawodach mechanicznych i gastronomicznych. Oferta Tygodnia Umiejętności Zawodowych zainteresowała ponad 300 gimnazjalistów. To szczególnie ważne dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jaki zawód wybiorą. Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć i ocenić, jak jest w tej szkole i porównać z innymi szkołami i zobaczyć, gdzie będzie się lepiej uczyć. Informatyka jest dla mnie interesująca, ponieważ jest to moje hobby po części. Spędzam sporo czasu przed komputerem. My się tym interesuje. Szkoły kształcące w konkretnych zawodach przyciągają też potencjalnych uczniów możliwością praktyk zagranicznych. Kucharze z mieleckiego Technika doświadczenie zawodowe zdobywają w Niemczech, a mechanicy samochodowi u diagnostów w Irlandii. Osobiście wybrałem profil technik informatyk. Jestem zadowolony z tego kierunku, ponieważ pozwala mi on rozwijać swoje zainteresowania, pasje, a także talenty. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych ma pomóc młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej, tak by z szerokiej oferty edukacyjnej świadomie wybrać formę kształcenia odpowiadającą własnym zainteresowaniom, ale także potrzebom rynku pracy. Akcja potrwa do 24 listopada.